Słuchajcie, teraz pogadamy sobie o takim patencie. Gdyby nie było tego patentu, to bym się nie odważył o tym mówić w ogóle. Jest to patent, który zgodnie z tym, co tam pisze, pozwala przesłać głosy do głowy innego człowieka. No, taki dziwny patent, słuchajcie, ale tych patentów jest wiele, żeby przesłać głos. Ale porozmawiamy tak krótko, żeby tylko was wprowadzić w temat, a resztę sobie poczytacie i zobaczycie sami. Czyli to jest taki patent, który ma obiegowo się nazywa, czy tam w języku potocznym voice to skull. Voice to skull. Można na fizyce popytać pani albo pana, czy coś takiego, co to za patent. Nie, czy coś takiego istnieje. No coś takiego istnieje, skoro jest patent. I te V2K, czyli voice to skull, to jest właśnie możliwość przesyłania albo za pomocą chipa, albo bezchipowo obecnie. To też jest taki patent, który o tym mówi, ale do tego sami możecie od nas znaleźć. I teraz, kurde, dobra, chciałem napisać ucho temu gościowi. I teraz zobaczcie, jeżeli czegoś nie widzimy, nie znaczy, że tego nie ma, tak? Jak jest jakieś radio na przykład, jest radio, no to słyszymy, że coś tutaj dociera, tak? No to sobie wyobraźcie, że tutaj masz takie mini chip na przykład, to jest łatwiej sobie wyobrazić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest chip. No i tu na przykład albo satelita, albo z wieży nadawczej dochodzi do was jakiś sygnał. Tu dochodzi tam satelity jakieś. No. Wszystko. No i to tak bym wam wytłumaczył, że po prostu że dzięki takiemu patentowi, dzięki jakiejś tam inżynierii, dzięki falom można komuś przesłać jakąś mowę do uszu. I to tyle. No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Chyba, że coś jeszcze zostało mnie chyba. Ten patent po prostu sobie musicie wygooglować i sami doczytać się. To jest po angielsku chyba. Może coś po polsku też będzie, jeżeli ktoś przetłumaczy mnie. Nie, to nie wiedziałem, że to można przybliżać, słuchajcie. Ale zajebiście. Zobaczymy jak. O, można. Można przybliżyć do siebie aż tak mocno. No dobra.